Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin. Ja jestem Juno i no tak, postanowiłam pozwolić trochę Geraltowi odpocząć. No i proszę bardzo, jak zwykle już nas coś atakuje. Nie dadzą Wiedźminowi jak trzeba się w żaden sposób tu ogarnąć. No pewnie. Zaraz zwabimy ją może tutaj. Dobra, nie wiem, czy mi się to jakoś ładnie udało. No ale coś tam zrobiłam. Ojej. Myślałam, że atakuje mnie kolejny stwór. A tu tylko widzę zwierzaczek gapiący się z bliska. Podbiegł. No, Geralt, wykończ proszę cię. Bo zaraz lecą się też mniejsze wiwerny i może nie być już tak ciekawie, bo patrzę, że mamy problem z życiem. Oj, nie chciałabym głupio zginąć. To może wszammy coś. I tak w ogóle nie ten miecz, co trzeba, niestety miałam. Zamiast to jakoś od razu ogarnąć, prawda? No, ale zdarza się także najlepszym. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No, co jest? Geralt, dlaczego sobie nie radzisz w takiej pięknej walce, co? Dobra, jak to tam? Dobra, nie zgiń, Wiedźminie mój, nie zgiń. Dobra, jak to teraz? Jeszcze raz. Dobra, sieknij mieczem. Oj, dobra, zaraz zginie nam tu Geralt. I walcz. Jeszcze raz. I świetnie. Tutaj z tym maleństwem... Geralt! Z maleństwem to powinniśmy się już uporać raczej. Bez większych problemów, no ale... Nie wiadomo, co nas tu spotka w ogóle. Tak zostałam zupełnie... Co? Brak miejsca w ekwipunku? No nie może być. To co to jest miał diamentowy? Co my możemy wszamać? Możemy na pewno to, tylko czy aż tak dużo? No bo to jest jajko. Pożywienie. Wiesz co, Geralt, sorry, ale trochę cię napchamy tym żarciem. Zależy mi, żeby wziąć z tej wiwerny to, co wypadło. Dlatego, że wygląda to, no, ciekawie i tyle. Co to jest mięso? To pytanie, co się bardziej opłaca? Może mięso? Jestem ciekawa, jak bardzo to regeneruje życie. O, no czyli mięso się bardziej opłaciło. I teraz tak, jak to na mapie wygląda? No, nie wiem. Wrócimy gdzieś tam i dopłyniemy poszukać na brzegu parę utopców. Bo trzeba by dla driady też chyba zlecenie jakoś zacząć realizować. Chociaż szczerze mówiąc, to ja pojęcia nie mam, co ja powinnam, czy nie po... Oho, są utopce. Dobra, to może się z nimi rozprawimy. Tak, sama nie bardzo wiem, co ja chcę zrobić w tym odcinku. No to zajmiemy się. Zostały jeszcze utopce nad rzeką. O, proszę bardzo. Czyli... Aha, czyli mam wracać. No to zupełnie przypadkiem, jak zwykle, więcej szczęścia niż rozumu. Ruszamy dalej z fabułą. Najwidoczniej, znaczy z tym zadankiem chyba.
bardziej przyziemnym. A czy on tą łódką nie mógł aż tam podpłynąć? Wydaje mi się to dość nielogiczne, ale jak sobie Geralt woli, nieprawdaż? O, kolejny piękny art brzegowy. Nie wiem, przy jeziorze, przy jakim jeziorze, bo jezior przy brzegu to tak trochę sporo jest. No, tej animacji chyba jeszcze nie oglądaliśmy. Ładnie to wygląda, klimatycznie. No ale dobra, co za dużo, to niezdrowo. Powiedz, Geralt, gdzie czerwona strzałka nas prowadzi? Tam, gdzie... O, czy to są... Nie, to są... To nie są utopce w każdym razie. A ja nie chcę walczyć z tym, z czym nie muszę obecnie. Bo zleci się tego wszystkiego mnóstwo i ja zaraz znowu będę umierać. Niczym nie wiem co. Dobra, jak to wygląda na mapie? Aż tutaj? Przejście do wioski. Ale zaraz, zaraz, Geralt. Brzeg i wyspa. Utopce nad rzeką. Czyli nad rzeką... Aż w wiosce, co? O nie, zaraz czmychniemy może bokiem. Że tam się ciałem posilają wiwerny. A ja już mam w tym odcinku dość walk z nimi, możecie mi wierzyć. Biegniemy przez wszystko, przez co można przebiec. No świetnie, Geralt na krzakach się zaciął. No nic, wioska już blisko. W zasięgu naszego miecza. Śmiesznie tak, bo w sumie nie powiedziałabym, że będzie ekran ładowania, jednak tak to twórcy rozwiązali. Nie, no dobra, niechaj im będzie. Niebo różowe to oznacza ponoć. Ja się na tym nie znam, ale takie rzeczy ponoć oznaczają, że będzie mróz chyba. Iku, mamy biec w miejsce nieodkryte. Może być ciekawie. Aż nie wiem, jak to komentować zaraz. O co chodzi? Dlaczego? Aha! Myślałam, że to jest jakoś bardziej zaznaczone na mapie. No cóż, utopce nad rzeką. No to wzdłuż brzegu sobie przebiegną może. One powinny zaraz wzgórze. Tylko co mi po wzgórzu, jak ja chcę utopce? Halo, utopce! Nie no, tam mnie strzałka zaznacza. No to może przy tych pomostach? Nie wiem, ludziska, ja nic nie wiem. W ogóle tak jakbym biegła w innym kierunku. No jak to tak? Rzeka. No to... Wcześniej jakoś dziwnie mnie to nie prowadziło. A, bo może się włączyła mapa świata ogólnie, a nie że konkretnej lokacji. No tak, nie zaszkodzi czasem pomyśleć. Zjadarka? Urocze trzy lasencje. Aniołki Charlie'ego, co? Ha, mam iść za nimi. Dobre sobie. Nie, ja się zajmę brzegiem, zdecydowanie. Tam jakiś utopiec może? Czy to też zjadarka? Albo może jakiś w ogóle kapłan, co? Droga do mostu. O, to są, moi drodzy, utopce. To właśnie utopce, jak najbardziej. Tylko żeby zjadarki nie przybiegły na pomoc. Co za nazwę. O, jak miło, muszę zabić topielca. A, jest i Zephyr. Myślałam, że będzie gorzej, jeśli chodzi o to, gdzie go mam znaleźć. No, zobaczcie, przybiegł od razu do mnie, spragniony towarzystwa prawdopodobnie. A masz, a masz, a masz. Dobra.
Dobra, no to inne ciała też przeszukamy i znowu czuję, że Geralt będzie na miejsce w ekwipunku narzekał. Jejku, to co ja mam zrobić? Co to jest? Nieznany olej. Dobra. Wątpią, że będą z kimś walczyć, ale zobaczymy, co to da. Naszyjnik. Co to jest? Złota chusta damska. O, mogę, bo no... Aha, to tak, użyłam, a tutaj do fabularnych mi się coś takiego zaznacza i wrzuca. Okej. No to jeszcze znajdziemy najadę. I... Chyba nie uniknie... nie unikniemy spotkania, a może spokojnie. Dobra, najwidoczniej zajęte są swoimi sprawami, pewnie wiecie, jakiś manicure, pedicure, tego typu rzeczy. Dobra, warto mieć nadzieję. Jak to na mapie wygląda? Daleko? Trochę daleko, to wiecie, wrócę do was po prostu w miejscu właściwym. Okej, ludziska, jestem. Może nie na brzegu, dokładnie tam, gdzie zamierzałam, ale po drodze spotkałam Berengara, więc w sumie pomyślałam, tak, że... Rozmawiałeś z panią Jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz, oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żonę, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od baz Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju. Twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. Dobra, to do pani jeziora owszem, wrócimy. Ale... Ale najpierw idziemy właśnie... No a jejku. Ogarnąć sprawę naszyjnika. Chociaż wiecie co? Nie. Jest noc, ja nie będę po ciemnicy nigdzie łazić. Geralt, odpocznij sobie przy ognisku. To nic, że Berengar siedzi tuż obok i jest na nas ewidentnie zły. Ja odczuwam potrzebę rozdania paru talentów, więc wrócę do was za dnia przy najadzie. Okej, jestem. Na mapie to wygląda w ten sposób, czyli jestem właśnie tutaj. No i Driada kroczy sobie jak gdyby nigdy nic, a mnie dogonił kapłan. Cudownie. Nie ten miecz. Rozdałam sobie talenty, możliwie tam jakoś ładując, co tam się da. Nie wiem, jak to oczywiście wyjdzie, bo cóż... Nigdy nie ogarniam, jak właściwie postać najlepiej ulepszać. A tutaj w Wiedźminie wygląda na to, że... Po prostu w co się da, to tam ładuję i tych talentów jest całkiem sporo, więc jakoś tam... Dobra, cały czas za szybko. No i poszło. Zaraz do niej podejdę, tylko może coś mi zwłoki którejś zostawią, co? Tak chyba warto zbierać wszystko. Ej, oni zniknęli? Gdzie ja ich zabiłam? No nie wierzę. Jaka to magia? Wyblakła. No i dobrze. Porozmawiajmy. Odzyskałem twój naszyjnik. To świetna wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody. Mogę ci dać księgę o Wodianoi, runę ziemi
Albo będę leczyć twoje rany, ilekroć do mnie przyjdziesz. Ojejku, co ja bym chciała? Ciekawe, czy po tym będzie możliwość dostania karty. No, ale właśnie. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Księga o Wodianoi zawiera wiedzę o wszystkich typach ryboludzi. Runa ziemi służy do wzmacniania twego miecza. Możesz też wybrać mnie. Kurde, ale z tą runą... Ja nie wiem, ja ich nie używam. Ja nie wiem, czy one są czasowe, czy co. Biorę księgę. Wybieram księgę o Wodianoi. Proszę bardzo. Nie wiem, jak można czytać takie nudy. Dziękuję. Mam dla ciebie coś jeszcze. Ta czerwona wstążka to amulet, chroniący przed utopcami. Weź na pamiątkę. Aha, fajnie. Porozmawiajmy. Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu Pani Jeziora, na brzegu. Czasami wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd. W takim przypadku musisz poczekać, dobra, jako że jest wróci. Dzień, my rozumiem. Paru zabiliśmy, to może akurat będzie. I cóż... Porozmawiamy. Nie ma nic więcej. No, tutaj leżą te rzeczy, świetnie. Czyli... Czegoś trzeba się pozbyć. Księga Rozmaka. Jezu, ale to jest chamskie, wiecie? Że nie mogą wszystkiego jak trzeba podnosić. No ale dobra. Weźmy księgę. Aha. Brak miejsca w ekwipunku. Jakież to wstrętne. A ja zastanawiam się, czy na przykład mogę to jako trofeum, czy coś takiego. No to wyrzucę sobie, bo po co? Tak. I czy mogę jako... A nie, mogę zamiast pierścieni. Dobra, może tak. No i co my tam możemy jeszcze zrobić, skoro jej zadanko już wypełnione? Można by iść... Zerknąć, czy... Nie siedzi tam może... Przyjazny kapłan. Tak obstawiam, że raczej go akurat przegonili, ale dobra. Zerkniemy. Dobra, znowu zaczynam się jakoś bez sensu plątać chyba w tym odcinku. To nie wiem, później może... A no nie ma. Czyli tak, jak to z zadań wygląda? To bym mogła zrobić... No właśnie, Juliana też nigdzie nie widziałam. Ścieżki przeznaczenia, no to do niej też mi się nie chce iść, a skoro jesteśmy przy wiosce, to ogarnijmy najpierw, znaczy tak, przy wiosce, powiedzmy. Ogarnijmy najpierw sprawę Alwina, bo z tym też już długo zalegamy. Wydaje mi się pomysłem to całkiem niezłym. Też tam ploty o Berengarze. Kogo to obchodzi? Nie no, nas obchodzi. Żeby nie było. Żeby też mnie nikt nie atakował jeszcze teraz, to byłoby fajnie. Tak przebiec, jak gdyby nigdy nic. A i może biegnąc tymi wiejskimi drogami Juliana spotkamy? Nie wiem, to zadanie się pewnie rozciągnie strasznie na kilka odcinków i w końcu będzie tak, że już nie będę pamiętała, co ja w zasadzie niby robię. No ale dobra. Kurde, daleko to jeszcze? Aha, aż tutaj mnie prowadzi. No to nic, mogłam w sumie pomyśleć i wyłączyć wam nagrywanie, no ale... Teraz pewnie się okaże, że to już całkiem blisko i się nie opłaca. No nic. Ale przynajmniej mamy okazję pozwiedzać także okolicą. Skądinąd bardzo ładną. Dobra. Jak to tam wygląda? O, blisko. I teraz pytanie, czy trafią do odpowiedniego domu. Z tym wiecznie mam problemy. No ale... Dobra. Wieśniaczka, stara wieśniaczka. A to kto? Mogę z tobą pogadać?
Witajcie, Monster. Witam. Jak miano wasze? Wolno. Geralt z Rivii. Dobra. Ho, ho, ho. No to powie... Ciekawe, czy ma coś dla nas. Macie może jakąś robotę? Ludzie powiadają, że nad brzegiem jeziora... Mówią też, że w krypcie na polach mieszka... Nagroda jakaś znajdzie się za te monstra? Przynieś mi dowód. Pomówmy o czym innym. Czyli... Co chcesz wiedzieć? No to... Wiesz, gdzie... No dobra, dobra, już siedzi... dotarło Rozumiem. Do mnie. Mm-hmm. Czyli takie coś. Strażnik krowy? Naprawdę? Przyjrzyjcie się dobrze, panie wiedźmin. Rzeczywiście. Widzicie tę lśniącą sierść? Ten ogon? Serio? Mhm. Chcemy ją pokryć bykiem czempionem z... To dobra, będzie dopiero. Już. Nie wątpię. Mam dość Bywaj. Takich rozmówek. To jest jakiś inny stary wieśniak. To jest jeszcze jeden wieśniak. Zaskoczenie. Wieśniak. Stary wieśniak. Kowal. Co tam, kowalu? Witaj. W czym mogę do... Kim jesteś? Mistrz no, Złota Rączka. Zaraz. To jest ulepszenie broni, no... Aha, to... Dobra, to rozumiem, że... Jak to działa? Aha, mogę mu to tylko sprzedać, a sama mogę naostrzyć. To co, ciekawe czy... O, paroma rzeczami jest zainteresowany. No to w sumie można mu posprzedawać to wszystko. To dobra, jeszcze jeden. Zaraz, a tam wiecznego ognia. Dobra, w sumie nie wiem, czy chciałam to zrobić, ale no, dobra. Może powinienem się wyprowadzić. Tu gość weselny, stary wieśniak. Już mam dość tych wieśniaków wszystkich. Dobra, może poczytajmy jeszcze księgi. Aha. To potem się zobaczy wszystko. To... I może właśnie jemu, skoro on i tak chciał to wszystko kupić, to może właśnie jemu sprzedamy. Tak. O, zna legendę Kruka. Berengar wspominał, że zna... Chcesz słuchać o życiu Kruka? Tak. Nic o tym nie wiem. To bardzo cię... Mogę ci opowiedzieć o... Słucham. Pamiętaj, że nie znam się. Ze zbroi Kruka zachowały się trzy elementy. Stalowe gnomy przewyższyły... Jak ktoś chce czytać, może zatrzymywać. Przecież to ja fascynujące, tak niesamowite. Jak wspomniałem, z całej zbroi... Jakiś sugest... Powinieneś poszukać w kryptach. Dobra, to sobie będą w kryptach szukać. A jemu te... Naraz. Parę rzeczy sprzedamy. Dobra, to też. To chcesz sprzedać, Geralt? Dobra, że Geralt chce sprzedać, to ja w sumie się nie dziwię. Dobra, tak. No i cudnie, mamy miejsce w ekwipunku, trochę kasy. Jeszcze znajdźmy odpowiedni dom. Zaraz, to nie jest ten. A worek sprawdźmy sobie. Drzwi. To nie są te drzwi. A czy to są drzwi... A, coś mnie rwie. Kto to? Piekarz? Czy ja chcę gadać z piekarzem? Raczej nie. Nie mam o czym. No, Geralt, zablokowałeś się, tak? Świetnie, naokoło trzeba lecieć. Zjedłem coś. No. Ciekawi ludzie tutaj niewątpliwie są. Utknęłam, uwielbiam świetnie. Wesela. Nie ma to jak utknąć gdzieś w takim miejscu dziwnym. Czyli okej, od tej strony tym razem. Celina? Coś powie ciekawego? Tak. Ciekawy o czym? Chciałbym... Dobra. Jestem w złym humorze. To nie do Celiny, drzwi tutaj jakieś...
Kurde, jak ja mam do tamtych domów się dostać? Drzwi do domu Adama? Czy ja chcę z nim gadać? Nie wiem, wiecie co, ja się trochę przy tych chatach wieśniakach zaplątałam, więc może czas skończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, a na razie trzymajcie się, cześć!